Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza kawa na balkonie. Proszę bardzo. Zaczynamy nowy dzień, a po kawie gotowi. Lecimy na basen. My już jesteśmy po basenie. Ja się właśnie ogarniam. Max szykuje śniadanie, chociaż ktoś do niego zadzwonił, więc mam nadzieję, że nie będziecie go słyszeć w tle. I pomyślałam sobie, że chwilę do Was pogadam właśnie się szykując. A, będę Wam też mówić, co na siebie nakładam. Teraz stosuję, czy ja już jestem po prysznicu. Właśnie. Basen to jest, słuchajcie, świetna sprawa. W ogóle bardzo pomaga mi na kręgosłup. Ale jest jeden ogromny dla mnie minus. Nie znoszę zapachu chloru na swojej skórze. I mimo tego, że po basenie wskakuję jeszcze pod prysznic, jak wrócę do domu, to muszę jeszcze raz wyjść pod prysznic, dokładnie się wykąpać, nasmarować ciało i teraz stosuję taki nawilżający żel, nawadniający żel z Neutrogeny i powiem Wam, że bardzo dobrze się u mnie sprawdza. W ogóle ma przepiękny zapach gumy balonowej. Myję też skórę na twarzy. No i właśnie, teraz ją sobie tonizuję i tutaj mam taki tonik z aloesem marki Benton. Już tak mniej więcej go zużyłam tyle. I on jest też z kwasami. Powiem Wam, że skład ma całkiem ciekawy, bardzo fajny. No, a dzisiaj jest sobota i w sumie to miałam być od samego rana na planie. Mój nowy projekt, o którym na razie nie mogę Wam nic więcej powiedzieć. Dowiecie się niebawem. Ale wczoraj dostałam telefon, że dzisiaj nie muszę przyjeżdżać, bo coś tam jest przełożone. I mamy tak naprawdę wolną sobotę bez żadnych konkretnych planów. Stwierdziliśmy z Maxem dzisiaj, że oprócz tego, że pojedziemy na basen, to pozałatwiamy wszystkie takie najważniejsze domowe sprawy, czyli zakupy, a jakiś dobry obiad w domu, pojedziemy też po kwiaty, musimy pojechać po kawę. Także widzicie, nic specjalnego nam się nie zapowiada, ale tak sobie pomyślałam, że skoro mam taki luźniejszy dzień, to może nagram jakiegoś vloga. Wiem, że Wy lubicie też takie codzienne, zwykłe vlogi, bez żadnych jakichś atrakcji. O, a teraz nałożę sobie krem pod oczy, ten z Bandy z witaminą C. Bardzo go lubię, naprawdę bardzo go lubię. Stosuję go rano, stosuję go wieczorem. Czasami jak potrzebuję jakiegoś silniejszego nawilżenia, to używam inny krem, ale na razie Wam nie będę tutaj mącić i opowiadać dokładnie o nim, co i jak. Myślę o tym, żeby nagrać filmik z taką moją jesienną pielęgnacją ciała i włosów w jednym i jesienną pielęgnacją skóry twarzy. Dajcie znać, czy macie na to ochotę. Wiem, że część z Was lubi tego typu filmy, takie pogadankowe. Pokażę Wam jak zawsze, jakie stosuję kremy, jaką mam dodatkową pielęgnację domową, co aktualnie stosuję, jeżeli chodzi o pielęgnację moich włosów. Co Wy na to? No dobra. I ostatnia rzecz na dzisiaj przed makijażem to jest krem. To jest taki nawilżający lotion z SPF 25. Nie wiem, czy go tutaj wyostrzy. O, jest też Neutrogena. Ma fajną konsystencję. Zobaczcie, taką kremu. Lekkiego kremu zielonego. Fajnie, że jest tutaj filtr, chociaż powiem Wam, że byłoby super, gdyby ten filtr był wyższy. Wtedy nie trzeba było już nakładać żadnego innego filtra. A tak mimo wszystko muszę posilić się jeszcze dodatkowym filtrem przed moim makijażem. No i to będzie tyle. Idę sprawdzić, co tam szykuje Max. Makijaż i będziemy wychodzić z domu na zakupy i ogarnianie wszystkich najważniejszych sobotnich spraw. I'm a sucker for your swagger.
Zapas kawy zrobiony. Max wyskoczył teraz po lilię i jedziemy za chwilę dalej. Lilie kupione? Tak. Tam za mną. Chcesz zobaczyć? No. Aspetto. No widzę. Połóż je, żeby się nie złamały. Ale powiem wam, że mieliśmy jeszcze skoczyć na Hale Gwardii, bo dzisiaj jest taki ryneczek włoskich produktów. Fiera? Tak, produkt ale jest italiani. Tak, jest, słuchajcie, tak tutaj zablokowane wszystko. Niestety nie ma żadnych miejsc wolnych. Non stop robi się jakiś korek, więc sobie po prostu odpuszczamy. Nie, tam się nie wciśniesz. Przyjedziemy najwyżej po południu. Co ty na to? Dobra. No, może jak będziemy mieć chwilę czasu wolnego, a pewnie będziemy mieć, to przyjedziemy właśnie na Hale Gwardii, zobaczymy jakie produkty włoskie uda nam się kupić, co w ogóle tam sprzedają. To teraz co, jedziemy dalej? Tak, idziemy dalej. Jedziemy dalej. Mimo tego, że jest sobota, postanowiliśmy zjeść dzisiaj w domu i przygotowujemy typowo jesienne nasze ulubione danie. Co tutaj rozgrzewasz? Pasta kogurca. Po napolitańsku. A po włosku? Pasta zucca. Pasta zucca. Braw. I tutaj widzicie już na oliwie rozgrzewa się czosnek, bazylia i jedna papryczka ostra. Exacto. A tutaj mamy pokrojoną dynię. I będziemy robić makaron z dynią. A pyszności. Facciamo rosolare un pochettino. Che significa rosolare? Diventa biondo. Że zmieni kolor, chciałeś powiedzieć, tak? Diventa biondo. No dobrze, trzeba, żebyście wiedzieli o co chodzi, 5 minut podsmażamy dynię, a później pokażemy wam co dalej. Co tutaj teraz zrobiłeś? Robimy woda. A, dodajemy wodę. Tak, za... Tak, żeby przykryło... 10 cm za padelka, come si dice, per la pentola. Dobrze, to ja powiem, że zalewacie cukinię wodą, tak żeby ją oczywiście przykryło. Massimo twierdzi, że to jest tak dipende około 10 cm, to zależy od garnka. Esatto, per la padella, no? No, padella, garnek, la pentola. Pentola. Poi un po' di sale. Sól. E już. E teraz może zostaw... Za 20-25 minut. A ma się tak tutaj gotować, to tak? 20-25 minut. Deve bollire, no? Si deve dissolvere. Dobra. O, czekaj. No i co? Jak już mamy gotową dynię, to dodajemy makaron, tak? I później w tym makaronie... Buttate, makaron... Sono spaghetti spezzati, no? Połamane spaghetti, no. Per tre, queste sono per tre persone, no per due. No dobra, ok. Si devono seccare l'acqua e tutto è pronto. No dobra, czyli ja może jeszcze raz powtórzę, że jak już będzie gotowa dynia, to dodajecie makaron. Czekacie aż ten makaron urośnie, zrobi się miękki, no i oczywiście wyparuje woda i można powiedzieć, że gotowy. Jest. Tak? No dobra, pokażemy wam już gotową opcję na talerzu. I jak? Dobre? Buone, non è buono. No bardzo dobre. No ja co prawda muszę jeszcze spróbować, ale Max już widzę, że zajada. Prawo. Tylko gorące. Dawno nie jedliśmy, co? Test na żywo? Dobra, ale ostre? No, ostre, ale pyszne. Smacznego. Dziękuję. Pewnie się zastanawiacie, co u nas w domu się dzieje w tej chwili po obiedzie. No jak to co? Jest sobota i jest zielony ekran. Schermo zielona? Tak. Cały czas? Cały czas. I tylko gol i nie gol. Gol i nie gol. A ja czytam sobie nową książkę, Dziewczyna z Dubaju, o której opowiem wam już za jakiś czas na moim blogu, czy warto, czy też nie warto. I za moment będziemy się zbierać, bo tak jak wam wspominałam we wcześniejszej części dzisiejszego vloga, chcemy jechać na Hale Gwardii, bo tam jest ryneczek z włoskimi produktami, a że wcześniej nam się to nie udało, to pojedziemy za chwilę, no nie Max? Tak, idziemy. No, a później... A później może coś skoczymy zjeść gdzieś na mieście. Wiesz co bym zjadł? Jakiegoś burgera.
Burgera. Zobaczymy. Ale muszę wam jeszcze jedną rzecz opowiedzieć. A w sumie coś, co mi się dzisiaj przytrafiło, a mianowicie spotkałam ducha. Ducha z przeszłości. Tak. W najmniej oczekiwanym momencie, w najmniej oczekiwanym miejscu spotkałam osobę, której nie widziałam kupę lat i do której mam niesamowity sentyment. Bardzo ciepło i mile ją wspominam. I to było dla mnie takie zaskoczenie, że szkoda, że nie widzieliście mojej miny. W ogóle szkoda, że sama jej nie widziałam, ale czułam, że naprawdę zrobiłam się, nie wiem, zielona, fioletowa. Oczy miałam po prostu ogromne. I później, co prawda ten moment naszego spotkania trwał dosłownie kilka minut, ale później wracając do domu, rozmawialiśmy z Massimo na temat tej osoby, wspominałam mu parę takich różnych sytuacji z mojej przeszłości i do tej pory nie mogę uwierzyć w to, jak życie potrafi być przewrotne, jak potrafi być zaskakujące i to, że na naszej drodze stawia właśnie takie sytuacje lub też ludzi, które sprawiają, że w ogóle później cały dzień wygląda inaczej, myślimy o tym, przeżywamy to, wracamy do wspomnień. Coś niesamowitego. Także dzisiaj zobaczyłam ducha z mojej przeszłości i to było niesamowite doświadczenie. Bardzo fajne. I słuchajcie, cały czas o tym myślę. Nawet jak czytam książkę o dziewczynach z Dubaju, to nie mogę przestać o tym myśleć. A teraz idę przed moje lustro. Uiii, Chelsea Senat, Chelsea, chyba się źle czujesz. Uważaj, bo tu Pipo schodzi na stół. Weź go tutaj. Pipo, co ty chcesz tutaj? No, no właśnie. Także idę przed moje lustro pokazać wam mój dzisiejszy outfit. Co prawda nie ma nic w nim szczególnego, ale ostatnio piszecie mi pod moimi vlogami, że, że przestałam pokazywać wam outfity dnia, moje stroje we vlogach, więc czas do tego wrócić. Lecę przed lustro. Widzicie, jak przeżywa? Okej, okay, zaczynamy od góry. Golfik, szary, Zara, taki bardzo cieniutki, przyjemny w sam raz na teraz. Torba, którą już bardzo dobrze znacie, Guess. Do tego mój nowy nabytek, spodnie z Zary, w krateczkę. W ogóle zauważyłam, że w sklepach, że ten model materiału, właśnie ten wzór krateczka jest teraz bardzo, bardzo modny, więc coś w ten deseń. I na przełamanie całego looku moje ulubione trampki, sneakersy również z Guess, a tutaj widzicie zegarek Daniel Wellington. I tak się właśnie prezentuje. Tak jak powiedziałam, nic specjalnego, na luzie, odrobinę klasyki, nieco sportowo, dodatki, które przełamują szarość. No to co? Można wychodzić. Jesteśmy trochę zawiedzeni, bo miał być tutaj ryneczek włoski, okazało się, że może tylko dwa stoiska, więc zmywamy się z hali Gwardi i jedziemy na halę koszyki. Postanowiliśmy, że zjemy dzisiaj w Semolino i przyszliśmy specjalnie na pizzę, którą właśnie będziemy sobie komponować. Jak możecie zauważyć, dla Massimo będzie pizza z mozzarellą, sosem pomidorowym, szynką i pieczarkami, a ja zamawiam z szynką parmeńską i rukolą. Do tego Aperol Spritz i woda gazowana. Jak tam smakowała ci pizza?
Tak, dobrze. Dobra była? Tak, semolina to robi się dobra pizza. Taką discreto, jak to się discreto, mówi, tak? Discreto, tak, tak. No, w miarę, a to teraz co? Wracamy do domu. Tak, no, mam na relax. No, Napoli futbol. Nie, błagam cię, znowu futbol. O 8 godzin koniec. Później zobaczymy jedyna film, dobra? Dobra. Okej. Okej. No to co ż, kochani, żegnamy się z wami. Dziękujemy za waszą uwagę, za to, że byliście po raz kolejny z nami i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Busiaki, pa!